pewnie zmieni. Już Supreme ma zapewniony awans z grupy do drugiej fazy. Supreme, tak? Tak, Supreme. No więc o nich jeszcze chyba nie muszę martwić, Alsen pewnie tak samo. Czy jeszcze ktoś im grozi tam? Niestety nie wiem, jeżeli jak sprawa Alsen wygląda. Taki najpoważniejszy mecz tej grupy mi się wydaje. Tak. Ogólnie całego... całej fazy grupowej, bo czego lepszego byśmy nie znaleźli. Więc kochani, skupmy się właśnie na nim. Team może Supreme pokaż terrorystów, co robią. Alsen, Team. Szybka wbita góra. Sport zostanie po całej mapie, wręcz zawodnicy, już jest bomba kładziona na bombsite górnym. Będzie tutaj się chować, gdzie tylko popadnie. Piątka chłopaków z Supreme. Tutaj mi Piotr ucieka, coś tam jest do zrobienia. I już tylko w trójkę. Gracze z My Destiny, ale jeszcze raz na plecy wszedł MMS. Przy okazji tam dwóch graczy zabił, no i tylko Trottel. Trottel tutaj z dualami. Będą dopiero się wracać na bombsite górny, który już został wcześniej wyczyszczony. No i czy coś z tego wyjdzie? Jest tutaj aż raz głowa Trottela, jeszcze tylko Norbiak, który chyba będzie sobie już odpuszczał ten bombsite. Tak, będzie pierwsza runda tego meczu na konto Team Supreme. No i mamy rundę eko w wykonaniu Alsen Team, więc będzie chłopakom ciężko, ale zobaczymy co wymyślą. Widzimy, że bardzo agresywnie już w kurniku jest Sfinkers, od pokolenia także mamy skrót, więc czy coś z tego będzie? Jeszcze raz Sfinkers wypyskował tam Rejsu, no bardzo dobry początek. Supreme się chowa, widzimy, że strasznie na dystans tutaj to rozgrywa, nawet nie ma pewnego ekwipunku, tam w pewnym sensie mamy Bizony i P90. Czy co z tego będzie? 4 versus 4, no póki co naprawdę ładnie zaczęli. MMS już zebrał P90, więc no póki co ciekawie to wygląda dla grając, póki co rundę eko zawodników Alsen Team. No ale już tylko teraz MMC Kup przy życiu, teraz doszukują się przeciwników chłopaki z My Destiny Team Supreme. MMC tam się chowają, żeby w miarę dobrze tutaj wyczuć przeciwnika. Jest ciągle na kwadracie, na poczekalni. MM teraz się wycofuje na plac za bardzo. Nie mają orientacji w terenie, co tam się dzieje, więc ciężko będzie im jednak tutaj cokolwiek ugrać, ale czasu coraz mniej. Terroryści muszą podłożyć bombę. Jest właśnie bomba. Podłożyły przez chwileczkę Helu. No i co zrobią te terroryści? Czy będzie tutaj broń zachowywana? Czy może jednak pokuszą się o rundę? A MMS został sobie na respawnie drużyny terrorystów i zachowuje broń, więc myślę, że coś tam z tej rundy wyciągnął. Ale nie zmienia to jednak faktu, że 2-0, druga runda na konto Team Supreme. Jak wygląda tabela na obecną chwilę, chociaż tutaj myślę, że za bardzo nie ma na co patrzeć. Póki co Trottel najwięcej fragów, 5 fragów w przeciągu tych dwóch rund aków, no dwa razem z MMS-em, więc jeszcze tutaj za bardzo nie ma czego analizować. No i tak zapachniało przez chwilę atakie na bombsite górny tam na poczekalni. Widzieliśmy już terrorystów, już mieli tam chodzić przez drzwi, ale widzimy, że troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. Bardzo ostrożnie, wręcz takiego cepla konkretnego grają chłopaki ze Supreme. Jest Rejsu i Halo, już teraz szybciutko te fragi wpadły, no myślę, że będzie musiało Team Supreme zmienić taktykę,
za jakiś czas, bo na pewno on się nie będzie sprawdzać. Bardzo agresywna gra tutaj Alsen, wręcz popłaca chwilami, tylko tym skillem się Team Supreme ratuje. No i teraz będzie chyba ciężko, jest regla rejsu, mam tutaj klacz 1 vs 4 teraz, no i czy coś będzie w stanie teraz ugrać. Idzie już przeciwnika, jest zdolny do tego, ale no tym razem jednak nie udało się, jest pierwsza runda na konto Alsen Team. Dwa do jednego dla Team Supreme, ale teraz bardzo szybki rush pochylnią, poleciałby tam Mołotowy, więc musi się kupić to, tylko 7 chyba na jego koncie, więc będzie ciężko. Co ciekawsze, runda eko po stronie Team Supreme, więc chłopaki bardzo sprawnie tą pochylnię zaatakowali i będą mieli teraz szansę. Jeszcze jeden frag od rejsu, więc bomb tutaj dolny już będzie prawdopodobnie dla terrorystów. Teraz podnoszę bronię, są na daleko jednak gracze Alsen. Ale szybko tutaj MMs ze Sinkersem egzekwują tą całą rundę i mamy 2 do 2 remis. No, bardzo fajnie to Supreme zaczęło, ale wiem, że nie byli w stanie tego do końca dociągnąć. Brakuje tego elementu zaskoczenia na pewno. Takie ceble, no to troszeczkę przesada myślę i muszą chłopaki tą taktykę definitywnie zmienić. No i nie wiem co się dzieje, mamy pauzę, więc chwileczkę poczekamy, mamy przerwę. Co? Tak? No, no to za chwileczkę wracamy do meczu, tutaj Paweł, comeback wielki. Comeback, tak, dokładnie. To chodź, szedłeś posiedzieć. Dołączy do nas jeszcze jedna z nami. Po co ci te aparaty? No chodź. Ja zaraz tutaj z mikrofonem przyjdę i na te, nie, poduchę. Nie, ja usiadam. Siadaj. A gdzie mam się patrzeć? Gdzie ja będę wiedział jak wyglądam? Paweł, to za chwilę. Ej, no nie teraz. Ja tutaj show prowadzę. Show. Co? No zobaczymy, może już grają. Właśnie, może grają. Nie przeszkadzaj przez chwilę. Ale... Dobra, nie grają. To co, nie rozumiem. Dobra, kochani, ja was na chwileczkę przepraszam. Paweł, weź tutaj, dopilnuj, żeby się coś działo. Dobra. Może jakiś słucharkiem zarzućcie, nie wiem. Ej, napinasz numer jeden w Polsce, da radę. Ja dam radę. A który z nich jest cięższy i wyższy ode mnie? Dobra, już widzę. To... Nie, ja wiem który. Ten jest wyższy, cięższy. Co nie twoje? A, to. Założyłbyś może. A. Panie analizatorze. Aha. Gdzie ten Ama wiecie? Co? Hej. Tak, ale ten, oni już grają, tak? Musimy komentować. Co ty gadasz? Tak. Alsen prowadzi 3-0. 3-0, 3-2. Jakie on to założyć, tak? Tak, dokładnie. Zajebiście, ale nie słyszę tego, nie słyszę dźwięku w tym. Widzimy, że Kup jest na pochylni tutaj. Dwóch graczy z terrorystów. Norbiak skanuje drzwi. No. Wszyscy są jak na razie na kwadracie. Zawodnicy Alsen zaczynają skracać. Jeden z zawodników stoi przy drzwiach. Aktualnie został zafleszowany i zostaje zabity przez Sfinkersa. Tutaj Na LMS-a, zobacz. Na LMS-a, dobra. No niestety już się skończyło, nie zdążyłeś zobaczyć. Trudno. Manewruj lepiej myszką. Sorry, nie jestem jeszcze doświadczony. Dziwny, 4-2 kurde? Tak. Teraz tak, jest łatwiejszy jest 4-2. Przecież. Chyba, że w tej wersji coś się zmieniło. Nie grywam, więc nie grywam. Powiedzieć. Ale Helu kojarzę z Source'a. Rejsu tak samo. Da King nie wiem, nie znam typa.
Obserwujemy właśnie MMS-a. O, zostaw. Który jest na dworze. Tutaj widzimy, że gracze się ustawiają, ale... Myślałem, że pole zruszyło. Dwóch graczy na dworze, reszta... Rzuci, nie rzuci? Nie rzuci. W hangarze. Rzuci. Poczekalni. Gracze stoją na daleko przy skrzyniach koło czerwonej... Koło czerwonych, tak? Jak to się mówi? Czerwonej tero. Tak. Jak się mówiło, teraz nie wiem, jak się mówi tutaj. No zobacz, teraz zupełnie inne mapy są, więc... Nowe takie nazwy same. Trzeba wprowadzać. No nie, nie było tego. O, czekaj, i MMM zauważył, ale niestety... A, słaby movement. Słaby, no, troszeczkę. Zachowawczy, tak bez sensu. Także na innych, bo tutaj widzę, że podchodzą pod pochylnie, ale... Nie, czuję, że górę wiadą. Granat, młotów, albo jak to woli po stronie CT, Hage. Podpalający. Nie, strasznie wolno grają. No, niestety. Tak bez pomysłu, nie, ale mi się wydaje. Ale tutaj widzimy, że już się zbliżają pod pochylnie. Trzech graczy z terrorystów. A zobacz, gdzie jest czwarty. A oni na dworze tutaj, tak. Możesz zauważyć akurat. Czwarty LMS, a nie, dobrze, to co poszedł. Tak, Dobik fraguje, dwa fragi na jego koncie. I ostatni rejsu podkłada pakę na dolnym besie, ale niestety zostaje zabity przez Świnkersa. Świnkers może. Świnkers? Tak. Świnkers? No, niestety chyba nie z ma polskich znaków. 5 do 2. No i mamy 5 do 2, tak. Pierwsza ćwiartka. Tak, pierwsza ćwiartka, ósma runda z 30. My Destiny? Dokładnie tak. No widzimy, że terroryści wychodzą z respa. Która to jest grupa? Oj, zadałeś mi trudne pytanie. Zadaję trudne pytanie, bo dopiero przyszedłem, przyznaję się. I nie chcesz robić zdjęć podobno. Po co ci to? O, widzimy, że tutaj Rejsu zauważył i skanuje. Aha. Co ty robisz? To jest długa historia, robiłem gejowskie foty. No i bardzo szybko giną gracze Suprema. Nie, w ogóle został już tylko Helu, który schodzi na dolnego BS-a. Portretówki, dobre, ale nie wiem, nie chcę mi się chyba. Bo zanim to rozstawię, później zanim to złożę. A jeszcze ale najwidoczniej nie ma pomysłu, żeby. Żeby wejść, no na blisko. Jeden z zawodników Alsen, ale zabija go. To co kurwa na jego było tam. A słyszałem, że nie ma tego prądu, nie było od rana. Internetu chyba. Mamy już tam, mieliśmy się strzelać. Zbliża się do okna. Tak? Żaden z graczy nie ma. Kup na gnieździe, schodzi na dół. Na dole mamy MMS-a, który właśnie widzi swojego przeciwnika i zabija go. Coś powinno się no i mamy 6-2 dla Alsenu. Co ty, Adamie, na to powiesz? 6-2. Jednostronny pojedynek. Tak. Tak jak to mówi Włodzimierz Szaranowicz w FIFA, że przeciwnicy niszczą swojego przeciwnika. Że to jest bardzo jednostronny mecz. Może jest, nie wiem. Ale strona tutaj... O, słyszymy tu emocje. Jednych z graczy. Cześć, nie przyłączę z MMS-a, polem raczyją. No, polem, ale MMS schodzi na dół. Nie włączę go, on zawsze ucieka. No, najwidoczniej nie chce być często zabijany. Nie można tak, czy efektownie. No, widzimy, że tutaj atakują na dolny, ale są na eko, więc nie mają broni. Sfinkers jest właśnie w szybie CT. Za chwilę może zostanie zdjęty przez trotyla. Ale jednak tak się nie dzieje, wchodzą na dolny BS. No, zabija. Sprawdzę się wyrównuje, czekaj, mają bronię. Z tego co... O, jest jeden na dwóch. Zobaczmy, gdzie jest Sfinkers, jest tutaj, ale jakiś no, lag mały. Tak, zabija jednego i Helu zostaje z 68 na KP, farcie. Ale zabija. Na farcie, strasznie. Nie wiem, garnęli troszeczkę chłopaki. No niestety, jest wynik 6-3. 6-3. Czyli jednak umieją coś grać. Słabo. Za moich czasów. No, twoje czasy niestety, Adam, już minęły. Niestety. Teraz już zostało minęły. Ci tylko robienie zdjęć. Nawet i to, rzadko. No, a słyszałeś, że dzisiaj robimy gejowskie fotki? Co robimy? Gejowskie fotki dzisiaj robiłem? Nie robimy? Chciałbyś? Ja nic o tym nie wiem. Naprawdę, pokażę ci. Komu robiłeś? Takiemu koledze. A to nie. To nie dla mnie. Widziałeś, jak skrócił? Nie widziałeś. Tak, oni... Nie widziałeś, co trotyl właśnie schodzi na dolny. Ale ciekawa miejscówka. Ale dlaczego to jest wejście?
No, po Jaka, prostu jest... To jest najgorsza miejscówka z FFA. No, widzimy, że podsadzają się na gniazdo zawodnicy z Destiny. Przełączę na niego. Helu już tutaj widzimy, Mouse, że jest kiedyś coś gniazdem. Takiego robiło. Na Kucaka przychodzi też A nie, to MTW zrobił, i sorry. I zauważył, ale niestety Kup jest od niego lepszy. Już spalone. Mogliby uciekać. Kup rzuca granat zaczepny oraz flesza, ale niestety ginie od Skana Koliego. Dostał, od tego, co stał na tym. Tak, tego, co stał pod gniazdem. Tak. Nie, to nie było pod gniazdem. No a gdzie on stał? Ja nie wiem, jak to się nazywa. No to jest gniazdo chyba. Widzimy, że tutaj jeszcze jedno dworu wchodzi. Jeden z zawodników Supreme. Swinker zabił Koliego, ale Trottel oddał. No, w trzech, w tej rundzie tak, no jest tak? Jeden na jeden teraz twój ulubiony gracz MMS, ale nie trafia niestety. Trottel chowa się z OBS-em, 58 HP kontra 90, paka została podłożona. No i teraz będą się szukać, może być ciekawe. No, znajdzie, nie, znajdzie, znajdzie, nie znajdzie? No, zobacz jak on stoi tutaj na krawędzi, ale zaszedł go od pleców. Super, że pokazałeś, że go zaszedł od pleców. No niestety. Nie zawsze wszystko da się pokazać, ale zobacz, że Sfinkers trzy razy został wybrany najlepszym zawodnikiem. Ktoś bondował, nie? 1-9. Tak, dobrze widzę? 1-9, widzimy, że w Alsenie prowadzi Emens. Ma 10 zabić, 5 zgonów. Dlaczego? Że co jesteś? My obiektywni? Widzimy, że zawodnicy TT atakują dworem. Pociskacie tutaj. Trottel tutaj na kwadracie podchodzi pod drzwi, ale jednak chyba będzie wchodził kurnik. Nie ma nikogo w przybudówce. No i tutaj skraca, dobi, ale niestety zostaje zabity. Coś za mało dynamicznie. No, teraz zawodnicy Alsen zaczęli trochę skracać. Zobaczymy, czy stracą rundy, ale no jest jak na razie 4-2, Trottel 4 HP ginie i Holly też zostaje zabity przez Kuba. I kolejna runda na Alsen. Alsen. Trochę pojedynczo wychodzą według mnie. Zauważ, że jak zrzeszowali polem nawet na głupich diglach, to im to wyszło, a jak się rozdzielają, próbują coś wyciągnąć, zawsze padają po kolei i nic się z tego nie rodzi. Chociaż czekaj, eko mają, tak? O, dobra. Tak, grają na i znowu eko. Polem, to co wyszło? No zobaczmy, co teraz wyjdzie. Biegną bardzo szybko polem. No i Norbiak zabija z AWP-y. Aj, pada, ale niestety. Też go ściągnął pięknie. Na gnieździe jest jeden z zawodników Alsen Team. Zauważ, że od razu się Alsen cofa na dół. No jeżeli idą polem, no to od razu chyba ustawiają się już pod dolny BS. Widzimy tutaj Holly czeka, bo ktoś tam skracał. Zobaczmy, gdzie jest reszta. Reszta zginęła. Został tylko Holly. No na diglach, na eko raczej nic nie ugra i dziewiąta runda na koncie. No, nawet na glockach jednego fraga tylko strzelili. No Norbiak stracił tylko AWP, ale widzimy, że znowu Norbiak kupił AWP. Może przełączymy się na niego, jak będzie skracał z dworu. Zobaczymy, czy uda mu się teraz kogoś ustrzelić, ale nie sądzę, żeby My Destiny poszło jeszcze raz dworem. A nie, Norbiak idzie na górę. Widzimy, że zawodnicy rozstawiają się na kwadracie. Jeden skraca już pochylnie. MMN zauważył jednego z zawodników My Destiny, ale niestety nie udało mu się zabić. Swinkers zabija. Otwiera rundę. Dudi. No tam widzimy, że jeden z zawodników jest w okolicach radia. Norbiak zabił za WP na dworze. No mówię, rozdzielanie strasznie jakoś nie wychodzi im. Jak biegają w kupie, no to wiadomo, w kupie siła. Może takie mają taktyki. Może. Ale 9-3 dla Alsen. Nie, no pokazuje, pokazuje, że jednak ta taktyka nie daje efektu. Widzimy, że tutaj Trottel ładnie wyhaczył. Jeszcze jeden z zawodników stoi na dole. Sprawdza każdą miejscówkę, w której można stać. Chyba Dobi, tak? Dobi na dole.
Tak, tak, tam na dole stoi Holly, wyciąga kolejnego od lewej strony. No i dwóch na trzech. No i z gniazda szedł już kolejny zawodnik i teraz wchodzi im na plecy. Norbiak za WP zabija dwóch zawodników. My Destiny. Kurczę, już myślałem, że ugrają, ci powiem. I 10-3. 10-3. Przydałoby się jeszcze jedną ugrać, My Destiny, żeby mieli jakieś otwarcie, a tak przegrają Echo i może być ciężko. No zobaczymy, jak im pójdzie po stronie terrorystów. Pił zupełnie płyny. Może Rodos przyjdzie trochę pokomentować. No chodź do nas. Nagraliście się już, Marcin? Ile rund? Trzy. Anal, bo ciebie słychać. Wiem, że mnie słychać. Dobra, widzimy tutaj, że zawodnicy są na kwadracie. Helu zabija Swinkersa, ale niestety zostały już ich tylko dwóch. Swinkers albo Swinkers czwartą Swinkers. Rundę pod rząd stara się skrócić. Trottle przy drzwiach. O, tam widzimy rzucony hejcz zapalny. Jak to powiedzieć? Nie wiem, nie gram w to. Molotowe koktajle? Molotowe to są w terrorystach. Tutaj widzimy, że wyczekuje osoby, która otworzyła przed chwilą drzwi, ale Dobi najprawdopodobniej cofnął się. Zobaczmy, Helu już skraca, jest. I znowu ciężko stoi. Mogliby zachować. A Helu już chyba drugą rundę rzędu wchodzi na tą pochylnię. Skanuje nie, tam. To wcześniej Trottle wszedł. No ktoś pomachał. Ale zobacz, że już zachodzą, nie widać cię. Zachodzi na plecy Norbiak. Zaraz zauważy pierwszego z graczy, skanuje go. No i niestety przegrywają kolejną 11-3 dla Alsenu. Chyba jeszcze widać, bo się śmieją. Cześć, Bartoszu. Nie rób tego, to jest najgorsze. 11-3 dla Alsen. 11-3. I mówię, na ich miejscu zmieniłbym styl. Znaczy, że teraz trochę za późno będzie. Ale grają cały czas tym samym stylem, mogliby coś zmienić. No mówię, no na Tero no, trochę monotonnie zagrali. Na te rundy, co widziałem. Grzesiek! Dziamał, po na chwilę. Czy sądzisz, że na mapie The Train... Nie, to nie jest Train, to jest Nuke. To jest Nuke, come on. Strona CT jest łatwiejsza, czy terrorystów? Wydaje mi się, że ta strona CT jest dużo łatwiejsza. No bo widzimy, że Alseny prowadzą 11-3. No, Alsen jest faworytem, tak więc nie dziwi mnie to. A kogo, szczególnie, że grałem w CT. Kogo stawiasz w roli faworyta, jakieś trzy zespoły? Aha, no tak, myślę, że my mamy szansę już na podium, jeśli Mocek ogarnie kompa. Delta oczywiście, no i myślę, że Koksy, tak w sumie z tego Source'a chyba najlepiej sobie radzą. No i albo Alsen właśnie. No nie wiem, sobie ciężko powiedzieć. Chciałbym, żeby jednak zespoły z 1-6 bardziej były na podium. Czyli żeby jednak Alsen był, ale myślę, że Koksy mają dużą szansę też. No i czwarta runda. O, ugrali, na moje życzenie. No, na razie. A on ogarnął już tego kompa? Nie, właśnie znowu ogarnę. Innocent ma jakieś problemy. Jest jeszcze na obrazie. Jak to na obrazie? Widać nas? Tak, możesz pomachać teraz do kamery. Pomachałem. Tak. Widzimy, że już zaczyna się. Dobra, Echo. Mogę ci powiedzieć Echo? Ciemno. Jak przegrają Echo, może być strasznie ciężko, żeby ugrać cokolwiek. No, przegrywając Echo, traci się dwie kolejne rundy, tak? Co najmniej. Chyba, że naprawdę będziesz miał... No, chyba, wiem, że w następnej zagrają jakieś szczęścia. Słabsze tak. Bronie. A na Galilach, jeżeli będą mieli pakę. Holly od pochylni. Widzimy, że tutaj gracze idą dworem. Czwórka graczy na dworze. I schodzą już na dół, we dwóch. We trzech już. Granat zaczepny, rzucony. Zależy tylko Kup i Świnkar zostali jakikolwiek damage. No rejsu zostało mu 35 HP. Zobaczymy, tam już widzimy, że jest... Kto tam? Swinkers na dole już jest. Dobi koło czerwonej. Jeżeli się wychyli, zdoła zabić. Tak właśnie się dzieje, Dobę zabija rejsu. No i widzimy, że bardzo szybko zawodnicy My Destiny giną i... Alsen wygrywa Echo. Czyli nie tak jak chciałem. Naprawdę nie tak jak chciałem. Ale nie, już tak będąc trochę mało obiektywnym, tak szczerze powiem, że chyba Alsen jest na fali i już tego nie wypuści. Chcesz to zobaczyć? Znaczy nie wiem w sumie, czy ta broń jest jakaś opłacalna, to co aktualnie kupił Norbiak? Nie wiem. P90 bodajże się nazywało? Że niektórzy zawodnicy kupują te bronie, bo zostały one bardzo zmienione, ale widzimy, że gracze My Destiny skracają pokrywnie, ale niestety Trottle i Helu giną. 5 versus 3. Dobi dorzuca jednego, drugiego. No, a tutaj będzie IMMS skończy, no niestety 5. Przełączyłem. Niestety. Niepotrzebnie.
13-4. No i grają chłopaki. Widzę już tych Famasa. Znowu 50 Famasa i Famasa. Dobra. Zobaczmy, jak pójdzie teraz strona CT. Popatrzymy na Trutyla. Zobaczymy, chłopaki się bronią. Jeszcze chwilę na tabelę. Trutyl otwiera, więc zobaczymy, jak mu teraz pójdzie w tej rundzie. Widzimy, że jeden z zawodników jest na kwadracie. Reszta znowu idzie dworem. No Norbiak wchodzi do kurnika i zostaje zabity w plecy przez Rajsu. Tutaj już zawodnicy z Alsen są już na dole. A nie wiem, czy nie w ogóle są świadomi, że... Czekaj, są świadomi? Są, dobra, są. Zastanawiam się, czy oni w ogóle ogarnęli to, że na dół zeszli. I Dobi zostaje mu jedynie 18 HP. Ale pięknie. Piękny headshot. Skąd on zabił go? On był na dole. A nie wiem, czy on... O, kup, a nie, kup, dobrze kup, mówisz, na tak, dole. Tak, pięknie zabija Holiego. Headshot, dużo headshotów Alsen strzela. Zauważyłeś? Może trenowali? Jakiś budka? Trotel 12 HP. Zobaczymy. Nie, niestety, nie udało mu się zabić. Dwóch na jednego. No jakby no to i teraz Helu... Helu zostaje w szybie od strony CT. Tam od strony pochylnie jeden zawodnik, jeden na BS-ie, ale niestety nie udaje mu się ogarnąć. Próbował ładna, naprawdę. No, coś czujesz, jakby musiał, jakby musiał z jednego, to... Trochę. Trochę. 14-4. 14-4. Alsen, być albo nie być. Znowu grają. A możliwe, że jeszcze się odkują. Mogą. Trochę. Jest pierwszy mecz grupowy, czy drugi? Masz kartkę, sprawdź. Na której mam tylko nazwę grup? Nie wiem. Pawle, chcesz wrócić do komentowania? Skończyłeś karierę, mówisz? Widzimy, że Świnkers jest... Świnkers. No, ciężko... No, nie, w CSGO nie można ustawić polskich znaków, więc wszystko jest możliwe. Dwóch zawodników na kwadracie. Zobaczmy na MMS-a. Sprawdza, czy tam nikogo nie ma od pochylni. MMS ustawia się pod pochylnie. Czy mi się wydaje, czy pochylnia jest czysta? No jest czysta, nikogo nie ma. No i tam u góry chyba zaczynają się już fragi. Sfinkers wyszedł, kolejny frag. No i jeszcze jeden dorzuca na Rejsu, kolejny headshot. Sam Holly został. No i został tylko Holly, shotgunem? Który... To jest shotgun? Nie umiem ci powiedzieć, nie, ale Holly. Sorry. Zabija Norbiaka, który miał AWP. Ale Sfinkers, trzy fragi w tej rundzie. Nie, cztery fragi. Prawie ace. Wariat taki mini, wariat trochę. Widzimy, że Emens przegonił, ale dziwnie to jest pokazane, bo Emens ma zaledwie 20 fragów, a Sfinkers ma 24. Ma lepsze ratio. Znaczy, podobne, takie same ratio mają tak naprawdę. A więcej asyst ma, sorry. Mają takie same ratio, a dobra, więcej zobaczymy asyst. Na Holly, bo tutaj dwóch zawodników jest na radiu. Zaczynają skracać. Już na blisko podchodzi Dobę i zostaje zabity. No i zobacz, popatrz. Dwóch na pięciu. Zmienili trochę styl gry, zagrali bardziej agresywniej. Może to jest jakaś dobra taktyka na Alsenów. Widzimy, że tutaj nie już wiem, nie wiem, czy przypadkiem nie jest za późno już na zmianę taktyki. No, gdyby wcześniej mogli to zmienić, może wynik by był zupełnie inny. Rejsu skraca, ale zostaje zabity przez Norbiaka. MS został z 13 HP, Norbiak ginie. Został sam MMS. MMS. Tak wolno komentują. Niesprawnie komentują, tak? Cześć, weź go dość. 15-5. Nie mam jak, nie mam komputera. Niepełnosprawnie komentują, słyszałeś? Tak skomentowali na czacie. Tak powiedzieli. Może to jest prawda? Ja się nie przyznaję. Chyba... Tak. Tak, pierwszy tego, raz... Tego tak. Nie. Nie. Nie, co ty? Analizator jest znanym hejterem. Obraził mnie. Ceny CS-a. Obrazili mnie. Szybkie roszady. Przed mikrofonem. Paweł Piwel z Polski. Nie, jak ty miałeś wcześniej?
Wcześniej? Jak oni się nazywali? Kto? Czekaj, Andrzej? Jaki Andrzej? Piotrek? Jaki Piotrek? No wtedy, co mieliśmy, program był i na czacie mu rozmawialiśmy. Na czaterze bodajże. No, ale nie pamiętam, o co ci chodzi. No, nazwali cię jakoś. A, Tomek. Tomek, ach tak, jest z nami Tomek Paweł Sokulski. No. Nie wiem skąd ten nick Paweł. Dobra, zrobimy tak, bo dostałem informację, że strasznie was cisnęli za to, że jesteście stronniczy. Że tam... My? Ja już starałem się nie być stronniczy. No to nie wiem, a Paweł był? Paweł też nie był. No to widzisz. No to... Wiesz, to nie byliśmy stronniczy, tylko mówiliśmy, że jedna drużyna, a mianowicie My Destiny nie mogła zmienić full styl gry. A jak grają? Grają strasznie powoli. Znaczy teraz zaczęli grać szybciej i wychodzi. Wpadło od razu? Nie, jesteśmy. Ile? O, wow. Pewnie przez przypadek. I zobacz. Widzisz? My Destiny Supreme. Zmienili styl gry. Zaczęli grać bardziej agresywnie i wychodzi. No, bo się, wiesz, bawił jak z jajkiem z Alsem. Widocznie. Dlatego znaczy nie obserwowałem tam do końca. A teraz chyba będzie chociaż Deko. Mają raz, dwa, trzy, cztery, czego muszę policzyć. 9 minut meczowych mają. No tak. Alsen. No więc nie wiem, no nie chcę być jakimś takim może turbo pesymistą, optymistą też zresztą nie jestem, ale raczej będzie ciężko, może tak. No ale widzimy, że teraz z tymi liglami też będzie można coś zrobić i co to ja nie widzę za bardzo, co się dzieje. A, czekajcie, mamy tutaj na tej poczekalni. Kup, że na spokojnie chłopaki mają troszkę tych rund zapasu, ale Koli, teraz Dudy, Supreme coś tam nawet daje radę, widzę, ale... Na dwóch zupełnie różnych krańcach mapy gracze z Alsen. Jak myślisz, będzie coś z tego? Czy może już teraz zakończymy? Nie, już nie da rady. Chociaż... A na plecach? Nawet tam Trotyl nie, niestety. Słyszał. Dwa fragi już od Trotyla. To na trzeci się nie zanosi póki co. I jest Holy. Jest siódma runda dla Team Supreme. No ale chyba będzie ciężko już do remisu doprowadzić. Wątpię, żeby Alsen dał będzie się ciężko. Tak robić. Będzie ciężko. Tak się zastanawiam, czy Alsen podłapie, że oni zaczęli grać szybko i na przykład ustawią się na kwadracie, przykampią po prostu. Jeszcze minie pewnie kilka rund, zanim tam ktoś krzyknie, jakieś tam hasło i wezmą się w garść. Chłopaki, zagrajmy wolno. Zobaczymy, zobaczymy. Nie tak szybko. Dobra, zobaczymy, co zrobią. Team Supreme się wydaje, no, że widzę... ma takich taktyk Sosa. Nie wiem, jeden kanterowcy, 1-6, tak agresywnie zawsze grają, mi się wydaje. Troszeczkę, masz rację. Tutaj widzisz, tak się bawili. Chyba pierwsze 4 rundy tego mecz komentowałem, to kampin na respie praktycznie, nie wiem, takiego cepla robili. Supreme? Mhm. A, może mieli jakieś problemy, nie wiem, z kompem czy czymś, zamiast, wiesz, nie dać wiem, pauzę czy coś. Tylko śmiesznie to wyglądało i tak też zaznaczałem, że grają tak strasznie biernie, w ogóle nic nie robią praktycznie, tylko czekają. No nie wiem, Alsen chyba faktycznie zaczęło trochę mniej rushować z tego, co widzę. No, Team Supreme nie skraca w ogóle, tutaj czeka po prostu. Czeka na pozycjach, MMS tylko padł. A mógłbyś pokazać, gdzie są na mapie mniej więcej? No, mniej więcej kwadrat, mniej więcej kwadracik. No ale teraz to się zaczyna dziać, już tam troszeczkę mogli się przestraszyć chłopaki z tymi Supreme. No, jakaś tam dobra pestka poleci, to już może być problem. Czekaj, powoli kieruję się w stronę pochylni z tego, co widzę. No ale Kup tutaj może by nie chciał czekać na skracającego przeciwnika, może tam wejdzie. Wejdzie na plecy do wentyli, tak? No możliwe, ale teraz właśnie poleci nam Mołotow. A, właśnie, Norbek tutaj ładnie na plecy przemyśleli wszystko te chłopaki, ale teraz niestety widzę, że jeszcze Sfinker jest tutaj trochę nieporozumienie, bo tam wątpię, żeby nie widział przeciwnika na tym gnieździe, tam na drabinie. Dwóch na jednego, Sfinkers czy Sfinkers? Sfinkers, nie wiem, też nie, dobra, z Sfinkers, niech będzie. A w sumie ma szansę. Sfinkers lepiej się jakoś się wymawia, łatwiej. A, nie, a czemu, a na pewno naboi nie miał. Nie, rozkminiałem czemu wyrzucił Akacz, tam nie używał go, ale chyba naboi nie miał po prostu. Dobra, runda numer 8 dla My Destiny, Team Supreme. Mam takie wrażenie, że się chłopaki wzięli w garść, a może po prostu Alsen troszeczkę pasa tam, wiesz? Przycisnęli? No. 15-8, no. Zobaczymy. 6 rund. Zobaczymy. Terroryści, co robią terroryści? No obijają się póki co, bo ile rund po kolei wygrało Team Supreme? Teraz jakieś będzie 6? No 6? 6 albo 5? Było do 2 w pewnym momencie? Tak, było do 2 w pewnym momencie. Z 10 do 2, czy ile mniej? Ogólnie było. Czekaj, ile było? 11-4 pierwsze ćwiarki się zakończyły ogólnie. No to tak średnio bardzo. No, dosyć mocno. Ale ostatnią rundę ugrali na życzenie. Chciałem, żeby ugrali, żeby było ciekawiej.
No teraz też by było ciekawe, jakby jeszcze troszeczkę Alsen tych rund poprzygrywało, ale teraz nawet nie muszą się bać, po prostu mają trochę zapasu tych rund i od razu schodzą. Zobaczymy, czy tutaj przy tym akwarium kogoś spotka. My tutaj na X-Rayu widzimy, że tam w drzwiach jest przeciwnik, no ale chyba nikt go tak szybko nie znajdzie. Tutaj w ogóle terrorysta nie zauważył, ale teraz też i Cetek się nie popisał. Tam... Niestety, Holly się nie popisał. Jeszcze tam flash poleci, więc tam... Nie wiem, czy w ogóle ten flash tam wpadł, chyba wpadł, rozbita była to. Ale Holly i Yennefrag w ogóle, nikt tam go dopiero teraz go Swinkers skrócił. Ale teraz Alsen, no chyba będzie koniec. Chyba chwila nieuwagi i widzimy, co się dzieje. Ale Dłuższy, good game, kup kończy. Kurczę, szkoda, wbiegli zajęli BS i padli praktycznie w 3 sekundy. Wszyscy. Wiesz co, mi się wydawało, że to będzie najciekawszy mecz tej pierwszej fazy grupowej. A okazał się no taki przeciętny całkiem. Smuteczek. No, bo nie było ciekawszych smuteczek. Patrz na grupy. Nic ciekawszego niestety nie ma. To był mecz grupy A. Tak, grupy A. No bo Supreme taki jeden z lepszych teamów CS:GO dotychczas i Alsen, Go, gdzie też Counter-Offs 1-6 teraz. A ci powiem szczerze, że dzisiaj nawet czytałem składy poszczególnych zespołów. Przypomnij mi, który to był taki, że mieszanka ludzi z 1.6 Source'a? No to Alsen. No nie, nie Alsen. Nie, Alsen, tam sami są z 1.6 przecież. Myślę. Że niby... Delta. Divinity tam gra z Source'a na przykład. I Myth chyba, tak też? Myth w 1.6 grał tam. Ale Myth się chyba wywodzi z Source'a. Z tego co pamiętam. Co się stało z twoją myszką? Nie wiem, tak... Śmieszne. Jaki design? Z nerwów. Design trochę, grunge design. Dobra, kochani, my teraz na chwileczkę znikamy z anteny, a pojawi się tutaj administrator rozgrywek FIFA 13 tutaj na UKSW Game Festival 2012, czyli Striker przeprowadzi losowanie fazy playoff tego właśnie turnieju, więc wracamy do...